Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Mam na imię Alicja i jestem korpetatorem online z przemiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, ekonometria, finanse przedsiębiorstw, mikro, makro i wiele innych. Całość mojej oferty możecie naturalnie znaleźć na zadaniaprojekty.pl, a swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie zadania, do, z którymi macie problem, jak najbardziej możecie od razu mailować. Na zadania, projekty, zadania, myślnik, projekty, małpaw.pl. tam załączajcie swoje zadania, a gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Dzisiaj chciałam Wam pokazać zadanie na obliczanie, jak tutaj widać, średnio ważonego kosztu kapitału. Yy, wariant już taki rozszerzony, bo na innym filmie jest umieszczony yy, najprostszy wariant tu bardziej to już troszeczkę komplikujemy. Generalnie chodzi o to, że średni ważony koszt kapitału uwzględnia udziały procentowe danych kapitałów. Tutaj zobaczcie kapitał własny, inwestycyjny kredyt i kredyt obrotowy w całym wartości wszystkich kapitałów, jakie posiadamy, razy koszt kapitału. E, tylko że ten, to zadanie jest o tyle ciekawe, że poka pokazuje nam również zmianę e, powiedzmy e, struktury kapitałów na e, wpływ tej zmiany struktury kapitałów na średnioważony koszt kapitału. I teraz tak, jeżeli jakie jest polecenie, jak zmieni się średnioważony koszt kapitału, jeżeli kredyt inwestycyjny zostanie zastąpiony kapitałem akcyjnym uprzywilejowanym? Należy na pewno pamiętać o tym, że kredyt inwestycyjny i kredyt obrotowy jako po prostu kredyty bankowe, typowo bankowe, posiadają tarczę podatkową. Oznacza to tyle, że jeżeli na przykład koszt kredytu to jest 10%, to w tym momencie można go wrzucić w koszty i odjąć od podatku dochodowego, inaczej mówiąc, czyli odjąć od 10% 19% tej wartości i realnie zamiast 10% ja zapłacę 8,1%. E, więc w tym momencie um, czasem te kredyty warto brać, ale to nie na ten temat jest ten film i średnioważony koszt kapitału, jak tu widzicie, jeżeli na przykład powiedzmy, e, ten nasz koszt, e, ten kredyt e, własny wynosi na początku 4 miliony, inwestycyjny 1,5, a obrotowy pół miliona, e, czyli zobaczcie, każdy z tych 4, 1,5 i Pół, dzielę przez łączną sumę tych składowych, e, czyli sumę wszystkich kapitałów, jakie posiadam w firmie i e, przemnażam razy koszty e, tych kapitałów, które były wcześniej liczone, a tutaj akurat nie podane skąd to się bierze, bo akurat liczymy tylko średnioważony koszt kapitału. To musimy zwrócić uwagę, że przy kredycie inwestycyjnym, jak i przy kredycie obrotowym, nie tylko mnożymy ten udział procentowy wartości tego kredytu przez sumę wszystkich, ale mnożymy to razy koszt kapitału przemnożony przez tą tarczę podatkową, czyli od 1 odejmuje 19%, czyli suma summarum płacę 12% za kredyt inwestycyjny, a po przemnożeniu razy 0,81 wyjdzie to mniej. Tak samo z kredytem obrotowym, jeżeli rocznie kosztuje mnie to 14%, to w tym momencie po przemnożeniu razy 0,81 będzie mniej. I teraz e, po obliczeniach na kalkulatorze wychodzi mi 0,105 i co dalej mogę na ten temat powiedzieć, że przed zmianą, przed zmianą tej struktury, że e, zobaczcie koszt e, kapitału e, inwestycyjnego, ten kredyt inwestycyjny przejdzie mi w kredyt e, akcji uprzywilejowanych i teraz, jeżeli przed tą zmianą średnioważony koszt kapitału jest 10% i wiemy, że kredyt inwestycyjny będzie zamieniony tym yy, z akcji uprzywilejowanych, to w tym momencie kapitał całkowity. E, wzrośnie o 1,5 miliona złotych, czyli jakby, ale kapitał całkowity z akcji uprzywilejowanych. Czyli jeżeli kapitał akcyjny w tym momencie e, wzrośnie o 2000, e, czy wyniesie 2000, bo wynosił, aha, kapitał akcyjny jest 2 miliony. I teraz, aha, będzie wynosił 2 miliony, zgadza się, bo tak, uprzywilejowanych wynosił, e, uprzywilejowanych wynosił, aha, akcji zwykłych, 4. O, dobra. Tutaj po prostu mamy to zapisane, że te 1,5 miliona z kredytu inwestycyjnego przeszło w to miejsce. Suma summarum się nie zmieniło, że ciągle dzielimy przez 5,5 plus 0,5, czyli w tym momencie ten element jest zredukowany, zostaje ten element, a zamiast tutaj w liczniku 4 mamy 4 plus wartość kredytu inwestycyjnego, czyli 5,5 przez łączną wartość, która się w suma summarum nie zmieniła. I mamy 0,10742. I w tym momencie, co możemy powiedzieć, jak się zmienił VAT? Po zmianie wynosi 10,742%, wynosił przez zmianę 10,5%. Można generalnie w tym momencie stwierdzić, że ten koszt kapitału uległ podwyższeniu o tutaj 0,02%, ale co jest bardzo ważne, bo tak to byśmy powiedzieli, że wzrósł do 12%, a faktycznie to jest o taką część e, tego kosztu, więc ja bym na ten czas kończyła omówienie. Zwróćcie uwagę to w ogóle, że jakby e, li, e, nie korzystanie z tego, e, tej tarczy podatkowej, a z, e, w, jakby zlikwidowanie kredytu inwestycyjnego i zaciągnięcie e, kredytu w postaci kapitału akcyjnego, bo z, z, kapitał chcemy nadal osiągać, spodwyższyło nam wartość kosztu kapitałów, także nie zawsze warto jest zrezygnować e, z kredytu bankowego. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie swoich zadań, jak najbardziej, od razu mailujcie na zadania myślnik, na załączając od razu pliki do swoich zadań. Odpiszę, gdy będę tylko miała taką możliwość. Sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, bo tylko wtedy macie możliwość zaliczenia przedmiotu. Komentujcie moje filmy, subskrybujcie kanał, udostępniajcie filmy znajomym, umieszczajcie na Facebooku czy na innych forach i korzystajcie z całej tej udostępnionej. I wiedzy przeze mnie, czy to w postaci pojedynczych filmów, czy playlist konkretnych przymiotów, ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce, cierpliwości i rozwiązujcie jak najwięcej zadań.